Doktor Hammer mówi w ten sposób, że żaden wiek nie był tak straszny i zakłamany jak obecny. Miał tu na myśli wiek oczywiście XXI, bo ten, kto po raz pierwszy zetknie się z germańską nową medycyną, nie może w to uwierzyć, że ona już od ponad 30 lat jest tłamszona przez pewien związek wyznaniowy przy pomocy wszystkich stojących do dyspozycji środków. Ten związek wyznaniowy praktykuje nieoficjalnie, potajemnie germańską nową medycynę wyłącznie dla dobra swoich wyznawców. Doktor Hammer mówi, że ze łzami w oczach czasami musimy się przyglądać, jak nasi pacjenci są eliminowani wskutek działania chemioterapii i morfiny w pożałowania godny i okrutny sposób, i w Niemczech umiera ich codziennie ponad 2000 osób. I mówi dalej tak doktor Hammer. Nie wolno nam dysponować ani jednym szpitalem dla naszych pacjentów. W żadnym gabinecie lekarskim nie wolno praktykować germańskiej. A jeżeli pacjent zrozumiał germańską, chciałby w domu według niej dojść do zdrowia, wystarczy jedna mała komplikacja, żeby to się nie udało. Wystarczy tylko, że pacjent dostanie płyn w opłucnej przy gruźliczym zdrowieniu, bądź z powodu białaczki nie będzie w stanie opuścić łóżka, to musi się oddać wtedy, jak mówi dr Hammer, to są jego słowa, w ręce tych potworów, pójść do kliniki czy szpitala, które również już od dawna są w rękach naszych przeciwników, gdzie w końcu umiera, względnie zostaje uśmiercony. Istnieje pewien związek wyznaniowy, to Państwo na pewno się zorientowali, jaki związek wyznaniowy miał dr Hammer na myśli. Po prostu miał na myśli Żydów. Jest to jedyne państwo na świecie, które praktykuje germańską nową medycynę. I praktycznie nie tylko w Izraelu, ale również dotyczy to wszystkich Żydów mieszkających na całym świecie. Bardzo dużo Żydów mieszka w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach Europy. I ci Żydzi są leczeni zgodnie z germańską nową medycyną. Narodowy Rejestr Rakowy, który prowadzony jest przez doktora Micha Barszana, to jest jeden znaczny rabin, powiadomił ostatnio, że niska dotychczas zachorowalność na raka znów się obniżyła. Spadek ten dotyczy szczególnie raków jelita grubego, piersi, płuc i innych raków, ale szczególnie tych. Już w 2004 roku z 7,4 milionów obywateli izraelskich zmarło na raka tylko 152 osoby w ciągu roku. Oznacza to wyjątkowo niską umieralność w wielkości 0,4 umarłego praktycznie na dzień. Dla porównania w tym samym roku w Niemczech zmarło około 220 tysięcy osób w roku, czyli około 601 osób każdego dnia. W Austrii w 2008 roku było dziennie 55 zgonów, a w Szwajcarii tylko 40. W Izraelu wartość ta jest mniejsza stokrotnie, dokładnie. Ze statystyk izraelskich wynika, że ofiarami raka są najczęściej nie Żydzi, więc umieralność wśród Żydów byłaby jeszcze niższa. Praktycznie można by powiedzieć w 100%, no wyjątkowe przypadki mogą mieć miejsce, bardzo skomplikowane, żeby nie uratować chorego na raka Izraelczyka. Dlaczego tak jest? Czy ludzie w Izraelu prowadzą zdrowszy tryb życia? No niezupełnie, ponieważ tam również co czwarty mieszkaniec pali, czyli 25% Żydów pali papierosy i cygaro. Klucz do zagadki leży w sposobie postępowania z chorymi na raka. O, i tu jest istota problemu.
Raka traktuje się w Izraelu całościowo i daje najwyższy priorytet generalnemu odtruwaniu ciała i duszy w połączeniu ze zdrowym odżywianiem. Taka naturalna terapia niewątpliwie działa z doskonałym skutkiem. Szkoda tylko, że medycyna szkolna, akademicka, wreszcie świata stawia na interes śmierci za pomocą chemioterapii, naświetleń albo radykalnego operowania. Nie pomaga to wcale. Na całym świecie stale wzrasta ilość zachorowań na raka. Tylko w samej Europie w 2006 roku umarło prawie niespełna 2 miliony osób. Fachowcy przypuszczają nawet, że faktycznie jest ich znacznie więcej, bo pacjenci z rakiem umierają później w wyniku jakiejś zwyczajnej terapii i wtedy ukazują się w statystyce, w rubryce na przykład zmarłych na serce czy na układy krążenia. Liczby te mogą wiele wyjaśnić. Tak jest w przypadku przeliczenia zmarłych na raka w danym roku na milion mieszkańców danego kraju. I można porównać te uzyskane liczby. W Niemczech na milion mieszkańców przypada rocznie 2683 zgony na raka. Przeciętna w Unii Europejskiej 2522 zmarłych, a w Izraelu 25 osób. Tak więc ryzyko w Europie zgonu na raka jest przeszło 100 razy większe niż w Izraelu. Jeśli tu 25, a tu jest powyżej 2683, 2522. Ponad 100 razy mniej umiera w Izraelu na raka. Pozostaje tylko jedno wyjście. Emigrować do Izraela albo terapeutować się zgodnie z naturoterapią. Pewne artykuły ukazują się również i w Niemczech. Żydowscy lekarze leczą naturalnie swoich żydowskich pacjentów, leczą żydowskich pacjentów według germańskiej nowej medycyny. Władcy tego świata, tak piszą w tym czasopiśmie, doskonale wiedzą, że rak jest wyleczalny w 98, 9, a nawet i więcej procentach. Oni znają doskonale germańską. Postępowanie terapeutyczne według germańskiej prowadzić można tylko potajemnie, żeby żydowskich onkologów nie można było oskarżyć o ludobójstwo przy użyciu chemii i morfiny na swoich nieżydowskich pacjentach. Większość tych lekarzy odrzuca kategorycznie taką pseudoterapię przy udziale chemii trutki na szczury, tak jak mówi dr Hammer, i naświetlenia radioaktywnego jako metody tortur względem narzędzia uśmiercania. To są nieprawdopodobne rzeczy, o którym Państwu mówię. Rozprzestrzenianie się zachorowań na raka podlega w Izraelu tendencji praktycznie spadkowej. I spadek ten zawdzięczany jest głównie zmniejszeniu się ilości zachorowań na raka jelita grubego, piersi i płuc. Najczęściej na te raki chorują Izraelczycy. Rabin wskazał na to, że na skutek świadomości społeczeństwa i jego udziału w badaniach profilaktycznych coraz częściej odkrywano raka piersi we wczesnym stadium. Według najnowszych danych w roku 2006 zarejestrowano 3075 przypadków raka piersi w porównaniu z 2005 roku, gdzie wynosiła ta liczba 344. Jest spadek. Zachorowalność na raka piersi jest ciągle wysoka. W porównaniu z wcześniejszym okresem zmalała również liczba zgonów na raka. W 2004 roku umarło w Izraelu 152 osoby, a rok wcześniej zgonów było 160, nieco więcej. Czyli następuje ciągły spadek. Czyli Państwo już w tej chwili wiecie, kto stosuje germańską nową medycynę. I ona działa bardzo skutecznie.